Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest fotografka, reżyserka, aktorka, pani Urszula Nawrot. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Od kilku dni, drodzy państwo, w galerii w Pałacyku Konopackiego możemy oglądać wystawę fotografii naszego gościa. Wystawę pod tytułem Romantyzm, odzyskiwanie siebie. I przejdźmy od razu do tego podtytułu Odzyskiwanie siebie. Co się kryje zatem w tych historiach, które możemy zobaczyć na fotografiach? Ja bym zaczęła od tytułu Romantyzm. Jest to taki drogowskaz w czytaniu moich fotografii, jako że romantyzm jest tą epoką, która opisuje człowieka bardziej przez emocje, przez uczucia, przez to, co w środku. I zatytułowałam Romantyzm odzyskiwanie siebie, bo odwołuje się tutaj do wizji jungowskiej, do wejścia w siebie, do wejścia w swój wewnętrzny świat i do wejścia w cień. Więc czyli szkiełko i oko naukowca odkładamy poniekąd, albo zakładamy, żeby wejść w coś nieznanego, coś, co nazywamy taką paletą emocji, która, jak się okazuje, mamy XXI wiek, tyle przecież dokonań naukowych i tak dalej, ale te emocje są tym regionem cały czas odkrywanym, niczym poniekąd ten wszechświat wokół nas. Tak, wydaje mi się, że to, co jest w nas w środku, jest cały czas jeszcze nieopisywalne, dlatego wymyka się temu opisowi naukowemu. Nie uczymy się perspektywy jungowskiej również na uniwersytetach, nie wchodzimy w tak zwaną psychę, duchowość i świat archetypowy. Jakby psychologia poszła w kierunku bardziej behawioralno-poznawczym, są to badania ilościowe, badania jakościowe, mierzalne matematycznie, powtarzalne, tak? Natomiast to, co w nas w środku, nie do końca da się to zmierzyć, zbadać. No właśnie, jak zmierzyć czyjś ból albo czyjąś radość. Albo jak zmierzyć archetyp, prawda? Więc to wszystko są takie sensacje, które występują gdzieś w nas w środku. Możemy się temu przyjrzeć i moja wystawa jest taką próbą zaproponowania państwu dotknięcia siebie w odbiciu w moich zdjęciach i jest taką próbą porozmawiania samym ze sobą. Również mój film Umbra, który był pokazywany na wernisażu i jest dostępny też w internecie, to jest obraz bez słów i to jest też takie lustro, w którym my sami możemy się przejrzeć. Więc oglądając moje zdjęcia, można zadać sobie pytanie, co czuję, dlaczego tak czuję, co widzę na tych zdjęciach, co mnie porusza, co mnie denerwuje, bo również to, co denerwuje, będzie jakąś podpowiedzią, co rezonuje we mnie z tymi zdjęciami. Tym razem, ponieważ wystawa ta miała swoją premierę w Galerii Sztuki i Sceny Plastycznej KUL w Lublinie, tym razem w Warszawie nie dałam tytułów przy zdjęciach specjalnie, dlatego że tytuł nakierunkowuje odbiorcę, troszeczkę zamykając mu interpretację. Tym razem przy zdjęciach będą opisy, które wykonała psychoterapeutka Marlena Ewa Kazoń i psychoterapeuta jungowski Bartosz Samitowski. I nie są to takie stricte psychologiczne opisy, ale takie poetyckie wejście w stan emocjonalny, które może troszeczkę pogłębić zrozumienie tego, co ja przedstawiam na obrazie, a może być równie dobrze nietrafionym opisem, bo ktoś może zdjęcie odczuwać zupełnie inaczej. To będą wartości też dodane, ponieważ w takim razie też taki opis, który nagle wydaje się, że nie pasuje do danego obrazu, może jest wtedy bardziej wyrazisty, bo też nasza uwaga koncentruje się wtedy w takim razie, co to znaczy, a czym jest to, co ja widzę i gdzie to się łączy. Wspomniała pani o filmie Umbra. Ten film jest też narzędziem w pracy psychoterapeutów, których pani wymieniła, ze względu na taki rodzaj transformacji, podróży, którą przechodzą bohaterowie i którą, jak się okazuje, przechodzą też ci, którzy są odbiorcami tego filmu. Tak, bardzo zależało mi na tym, żeby zabrać widza w tą podróż i żeby troszeczkę wyłączyć mu tą sferę myślenia. Dlatego film jest opowiedziany samym obrazem. Wprowadzam widza w lekki trans. Na początku się troszeczkę nasz intelekt buntuje, bo chce zrozumieć te obrazy, ale już po kilku minutach przyzwyczaja się do tej formy i przestaje analizować, dlaczego tak jest, z
czego to wynika i co będzie dalej. Wydaje mi się, że już po chwili podąża za emocjami tych obrazów i dzięki temu też może dotknąć głębiej siebie, może zadać sobie pytanie, co pewne symbole, które pokazane są na ekranie, oznaczają dla niego. Bo oczywiście ja mogę o tym opowiadać, co one oznaczają dla mnie i co ja chciałam powiedzieć, ale to w spotkaniu z sobą samym nie ma znaczenia, co ja chciałam powiedzieć. Bo ten film, jak i ta wystawa fotografii, jest dla Państwa. Po to, żebyśmy my chcieli sami zapytać siebie, powiedz mi, co czujesz, powiedz mi, co to znaczy. Nigdy nie pytajcie reżysera, czy dobrze interpretujecie jego film, jeżeli chodzi o film artystyczny, bo jeżeli obraz jest otwarty, to on jest dla was, on jest po to, żebyście mogli sami siebie o to zapytać. Romantyzm, odzyskiwanie siebie, drodzy państwo, warto zobaczyć. Naszym gościem była autorka tej wystawy, autorka filmu Umbra, pani Urszula Nawrot. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie.